Siemanko, witam wszystkich ponownie jeszcze raz dzisiaj. Zauważyłem coś przy kolokazji, właśnie chciałem do niej wrócić. To jest kolokazja jadalna, kolokazja eskulenta, która wcześniej rosła w oczku w podłożu i nie za bardzo chciała rosnąć, bo podłoże gniło i korzenie nie rosły. Zrobiłem próbę i posadziłem ją tak jak resztę roślin wodnych w samym żwirze. Tak jakby hydroponicznie. Żwir, wiadomo, jest jałowy, nie posiada żadnych tam substancji odżywczych. Między kamyczkami jest pusta przestrzeń, którą wypełnia jedynie woda. I spójrzcie, jak kolokazja rozwinęła się bez podłoża. Tutaj na wierzchu jest tylko warstwa glonów nitkowatych, które niesamowicie mi opanowały oczko. Aż się wstyd przyznać, bo robiłem ten filtr, ale niestety z glonami nitkowatymi nie mogę sobie dać rady. Jednak chyba będę musiał kupić jakiś odpowiedni środek. Właśnie szykuję się do czyszczenia filtra, bo już filtr mój się zapchał. Nie filtrował tak jak trzeba. Nie miałem czasu na to, żeby zrobić jakiekolwiek poprawki, ale to filmik jutro o tym. Na razie zobaczcie, jak ta kolokazja eskulenta wypuściła korzenie. Co tu się dzieje? To jest jedna ogromna plątanina korzeni. Staram się wybrać troszkę tego żwiru, żeby wam pokazać. No nie wybiorę, bo już tak oplecione. Spójrzcie. Masa, masa korzeni. Już wychodzą tutaj górą z doniczki. Co do wzrostu, no ciężko mi powiedzieć. No nie urosła za dużo, wypuściła może ze dwa listki. Ale eksperyment ze żwirem uważam za udany. Także jeśli będę sadził już kolokazję do oczka wodnego, nie będę stosował takich podłoży, jak się stosuje sadząc do doniczek lub do gruntu, tak powierzchniowo na powietrzu, tylko będę stosował coś bardziej jałowego. Najwyżej będę podawał nawozy. I zobaczcie jeszcze od spodu. Korzenie wyszły dnem doniczki. Także nie tyle co podłożu gniły korzenie, co tam było mało tlenu, nie było przepływu wody, to w żwirze sprawdza się uprawa w 100%. Syn mnie woła. Słucham cię, synu. Zaraz, kotku. Dobra? No. Także spójrzcie, jeszcze dwa odrosty wyszły. Jeszcze mamy dwa odrosty. Także może nie rośnie tutaj ta główna roślina, bo pcha energię w odrosty, ale zdrowszych korzeni to tylko, no nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Książkowe korzenie. Najzdrowsze, jakie mogą być. Coś pięknego. Złap tą ostrość. Jezu, ja wiecie co, muszę zmienić ten aparat. Muszę coś lepszego sobie skombinować. Tak ładnie łapał ostrość teraz, a może coś w ustawieniach, ale to nic. O, jest trzeci odrost. Także może traci energię na odrosty, nie rosnąc w liście. To jest jedna kolokazja. A teraz zobaczycie starą kolokazję, jak ona przyhamowana była, przyhamowany miała wzrost. Chciałem ją podgonić trochę i żukła. Chciałem ją podgonić trochę nawozem i chyba przesadziłem z tym nawozem. To jest przenawożona kolokazja przeze mnie. No niestety, popełniłem błąd. Chciałem mieć za szybko
dobry efekt. Przenawoziłem, no trudno, no błąd ogrodnika. Ale już tutaj następny nowy liść, ten o ten, nie wykazuje żadnych tam zmian chorobowych. Stare liście, które były, dostały troszkę w pierniczy i je popaliło. A woda w oczku przez te upały znowu zrobiła się, no brudna się zrobiła. Nie będę tego przed wami ukrywał, bo nie ma co ukrywać. Dzisiaj już troszkę zacząłem odkurzać, tam stoi odkurzacz. Jutro dokończam odkurzanie i łapię się za czyszczenie filtra. Na początku jak uruchamiałem filtr, woda z kaskady leciała bardzo mocnym strumieniem. Pompa ma 10 tysięcy litrów przepływu, ale teraz to naprawdę się zapchała. Pewnie popełniłem błąd w konstrukcji filtra, także myślę, że chodzi o dziury w dnie, w tych rurach, co z dna wypompowują wodę, która przesącza się ku górze. Myślę, że zostały zatkane przez glony, które przez słońce niesamowicie rosną. I to są glony nitkowate, tak jak wspominałem, które no, po prostu pewnie zapchały te dziury. Jutro to sprawdzę i postaram się ten błąd naprawić. Także przyznaję się do tego i zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy etap takiego oczyszczenia oczka to jest odkurzanie. Odkurzam po to, żeby tych glonów było jak najmniej, a później dopiero czyszczenie filtra i uruchomienie go. No bo nie ma sensu teraz wyczyścić filtra i go ponownie uruchomić, żeby znowu się zapchał, prawda? No i jeszcze jeden błąd mój jest taki, że nie posadziłem tutaj nic od strony południowej, co by tutaj rzucało cień, ale to coś zostanie naprawione w przyszłym roku. No i podejrzewam, że w tym miesiącu, to znaczy w sierpniu, wezmę się w końcu za te kładki, za skończenie tych kładek. No bo już tak obiecuję, że będę robił te kładki i coś nie mogę do tego dojść. Brak czasu, a teraz mi się zaczął urlop, to postaram się coś wykombinować. Jeszcze raz kolokazja. Piękne korzenie. No to jeszcze wam pokażę tą kolokazję fontanesii, która też rosła w oczku i mi marniała. Ten sam błąd. Podłoże było żyzne i zaczęło gnić razem z korzeniami. To jest ta kolokazja fontanesii albo blackstem, coś takiego. Zobaczcie, jak się odradza. Piękne młode listki, piękne łodygi czarne. Piękna, piękna, dopiero się teraz odradza. Mogłem ją od razu wsadzić do gruntu. W ogóle w przyszłym roku na wiosnę chyba zrezygnuję z sadzenia kolokazji do oczka. Bo szkoda, lepiej rosną w gruncie, w wilgotnej ziemi, non-stop podlewane. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!